230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja skłania mnie do pewnych refleksji. Ileż to zależało od decyzji elit ówczesnych politycznych? Dokładnie, zwłaszcza od tych, którzy wywodzili się z rodów obecnych w życiu politycznym państwa polsko-litewskiego od pokoleń, jak Lubomirscy, Czartoryscy, Sapiechowie czy Potoccy. W końcu w obradach Sejmu Wielkiego wielką rolę odegrali na przykład ci ostatni, rodzeni bracia Ignacy i Stanisław Kostka-Potoccy. Gruntownie wykształceni, majętni. I aktywni publicznie. Nadawali ton pracom sejmowym i bronili dzieła reformatorskiego, sprzeciwiając się chociażby przystąpieniu Stanisława Augusta do Targowicy. No, Potoccy chyba nie są dobrym przykładem. To przecież reformy Sejmu Wielkiego pogrzebał kuzyn Ignacego i Stanisława Kostki, przedstawiciel Konfederacji Targowickiej Szczęsny. To, co ten Potocki zrobił w 1792 roku, nie może być tłumaczone trudnym dzieciństwem, gdy biła go matka, ani małżeństwem z miłości z Gertrudą Komorowskich, tak brutalnie zakończonym przez ojca, który kazał ją porwać i zabić. Rzeczywiście, Szczęsny za czasów Stanisława Augusta należał do najbogatszej polskiej magnaterii, co stanowiło podstawę jego znaczenia politycznego. Należał doń ogromny majątek na Ukrainie, w skład w którego chodziło 240 tysięcy poddanych i przynosiło roczne przychody na poziomie blisko 2 milionów polskich złotych. Cieszył się on popularnością, ponieważ był dobrym gospodarzem i hojnie łożył na cele wojskowe. Jednak nie interesowały go własne wojska, a ochrona rosyjska. Dlatego w momencie, kiedy Sejm Czteroletni unieważnił Radę Nieustającą, symbol protektoratu Petersburga, jego pozycja została zachwiana. Chcąc chronić siebie, zrobił wszystko, żeby unieważnić reformy Sejmu Czteroletniego, w tym Konstytucję 3 maja, a to w prostej linii zaprowadziło go do Petersburga i Targowicy. Szczęsny kreował się na obrońcę republikańskich wartości i złotej szlacheckiej wolności, który zmuszony wraz z innymi patriotami był prosić Rosję o pomoc w obronie polskiej niepodległości przed działaczami rewolucyjnymi. A po upadku Konstytucji 3 maja chciał wprowadzić własne rządy według swoich pomysłów. Przeceniał jednak swoje możliwości. Caryca Katarzyna II nie była zainteresowana pomysłami Potockiego i używała go jako narzędzia. Narzędzia, które miało posłużyć w doprowadzeniu do drugiego rozbioru w 1793 roku i ostatecznie do upadku państwa. Potocki, nie mogąc powstrzymać kolejnego rozbioru, jako niezgodnego z programem Targowicy, wyjechał do Niemiec, gdzie ogłosił się obywatelem świata, kosmopolitą, tułaczem, nie mającym własnej ojczyzny. Marszałek Konfederacji Targowickiej zapisał się w pamięci pokoleń jako ponury zdrajca. Zhańbił on bardzo nazwisko Potockich, tak samo jak inni Targowiczanie własne. Nie możemy tutaj zapominać o Sapiechach. Ja bym był ostrożny z Sapiechami. Mieli w końcu swojego bohatera, postać, która pozytywnie zapisała się w pamięci następnych pokoleń. Był to marszałek Konfederacji Litewskiej na Sejm Wielki, Kazimierz Nestor Sapiecha. Oczywiście, ale też nie był to bohater pozbawiony wad. Stworzyły go raczej okoliczności. Oczywiście miał gruntowne wykształcenie, ale to raczej zażyłe stosunki jego matki z królem doprowadziły do tego, że w wieku 18 lat został generałem artylerii litewskiej. Później silna pozycja społeczna i koligacje sprawiły, że został wybrany na marszałka Konfederacji w 1788 roku podczas stanowienia Sejmu Czteroletniego. I właśnie w trakcie trwania tych obrad objawił się niebywały talent oratorski Sapiechy, który przyniósł mu tytuł polskiego Cycerona. Zresztą w panegiryku na cześć Sapiechy pisano: "Książę, twa mądrość ledwie jej świat ściga, dobro publiczne dla ojczyzny dźwiga, wybór słów twoich wart brylantowania. W koronie, w Litwie, wszystkie takie zdania." Nie zapominajmy, że podczas początku Sejmu Czteroletniego wspierał jednak stronnictwo hetmańskie, przeciwne reformom. Wspierał swojego wuja, późniejszego lidera Targowicy, Franciszka Ksawerego Branickiego. A wspierał tym samym silną pozycję magnaterii. Masz rację, ale nie wytrwał w tym postanowieniu zbyt długo i przez cały okres obrad sejmowych lawirował pomiędzy stronnictwami. Chyba bardziej dał się ponieść
wydarzeniom niż był ich kreatorem. Ale na pewno przy niektórych z nich odegrał istotną rolę. Przyczynił się do podpisania wielu ustaw, m.in. powołania komisji wojskowej. Jego przemówieniom wiwatowali przedstawiciele szlachty. Pamiętaj jednak, że nie zawsze tak było. Niedługo potem Omal nie stracił całej popularności, gdyż szlachta sprzeciwiła się jednemu z pomysłów swojego marszałka. A Sapiesze na szczęście udało się załagodzić tę sytuację i niedługo potem doszło do słynnych postrzyżeń Kazimierza Nestora Sapiechy. Tak. Oto jeden z głównych przedstawicieli magnackiej opozycji demonstracyjnie zrzucił francuski strój i przebrał się w kontusz i w żupan. Strój będący wyrazem antykrólewskiej i antyrosyjskiej opozycji. Wkrótce ten spektakl, tak wybitnie wyreżyserowany przez Izabelę Czartoryską, odbił się szerokim echem wśród opinii publicznej i długo debatowano o nim w rozpolitykowanej Warszawie. A w oczach współczesnych gest ten oznaczał przejście Sapiechy do obozu patriotycznego. Dodatkowo do samego końca i dnia podpisania konstytucji miał wątpliwości i trudno jednoznacznie powiedzieć, czy w dniu podpisania ustawy rządowej był do niej w pełni przekonany. Złożonej jednak deklaracji, że odtąd zamierza być najgorliwszym konstytucji obrońcą, pozostał wierny do końca. W trakcie narady u króla 23 lipca 1792 roku opowiadał się za kontynuacją walk z wojskami rosyjskimi, odmówił akcesu do Targowicy, złożył dymisję z urzędu generała i udał się na emigrację. Powrócił do Polski podczas insurekcji kościuszkowskiej, gdzie w randze kapitana artylerii litewskiej walczył m.in. w obronie Wilna. Po upadku ponownie udał się na emigrację do Wiednia, gdzie umarł w wieku zaledwie 41 lat. Ale to już kwestia hulaszczego trybu życia. Słusznie podsumował go w 1793 roku Fryderyk Schulz, podróżnik, mówiąc, że Sapieha ma wszystkie wady i przymioty pokrewnych charakterów ognistych. Lekkomyślność i zapał. Siła i egzaltacja ducha. Dobroć i dzikie przymioty nienawiści. Pracowitość pospieszna i lenistwo na przemian się w nim mieniły.